Ej, kochani! Praktycznie w sumie w nowym roku mamy. Zapraszam Was dzisiaj na noworoczny odcinek Hol Zakupowy. Słuchajcie, pokażę Wam dzisiaj, co żeśmy kupili. Powiem Wam, co będziemy robić, jakie mamy menu w ciągu tygodnia. I pokażę Wam też przepis na ciasto, pokażę Wam, jak robię szaszłyki. I wiele innych rzeczy. I dlaczego, też dowiecie się w dalszej części filmu. Nie subskrybujesz? Proszę Cię, wciśnij ten magiczny przycisk, który Ci się tutaj pojawił. Sprawi mi to wielką radość i przyjemność. I lecimy z tym filmem. Go! Słuchajcie, zaczynamy od papieru ręcznikowego. Wleciały też kładki kukurydziane. Mamy makaron z tołuszki, ponieważ będzie potrzebny nam do obiadu, a mianowicie będziemy robić rosół. Mamy w lodówce włoszczyznę, taką w całości. I słuchajcie, będzie rosół, potem będzie pomidorowa. Mamy raz, dwa i trzy mleka z Biedronki. Mamy też wędlinę tyrolską, taką jak Szymon lubi. I mamy też wędlinkę, szynkę gotowaną. Mamy ćwiartki z kurczaka, ponieważ na czymś trzeba tą zupę ugotować. Mamy trzy bochenki chleba, tego takiego zwykłego. I jeden chleb tostowy. O! I jeden chlebek tostowy. Całe opakowanie magicznych chusteczek, bo u nas praktycznie do wszystkiego się przydają. No i była promocja na chipsy, słuchajcie, 2 plus 1 gratis, więc mamy jedne, mamy drugie i trzecie. Jeżeli chodzi o nasze mniejsze szkraby, to już rozpoczęte. Przekąski dla psów, to jest jedna i gdzieś była, o jest. Tutaj mamy jeszcze jedną. Mamy piwo bezalkoholowe 0, 1 i 2. Mamy dwie kole, jedna już jest napoczęta. Mamy tymbarka dla dzieciaczków. Cukier. Mamy też sok pomarańczowy. I słuchajcie, nowość, bo ja nie widziałam. Mamy nowe piccolo w nowym smaku. Jeżeli żeście je próbowali i znacie, dajcie znać, czy wybór był trafny. Jeden, drugi, do pracy. Mamy też gorzką czekoladę. 50%, jedna zupeczka, druga czekolada. I mamy ser podlaski. Jechałam, to już praktycznie szliśmy do kasy, więc razem z Wami tutaj zrobimy dochodzenie, co tutaj mamy. Mam ser edamski i jeszcze jeden podlaski. Mamy też pomidorki, zupkę chińską raz i zupkę chińską dwa. Mamy jogurt naturalny, będę robiła sos czosnkowy. Będę robiła. I twarożek też mamy. Mamy folię aluminiową. I taką szyneczkę od szwagra. Słuchajcie, w tym tygodniu na obiad będzie pomidorowa. Będzie gulasz z kaszą. Tutaj Wam teraz wyświetlę, bo nie pamiętam. Rosół, pomidorowa, nie pamiętam, powiem Wam, że nie pamiętam, skleroza. Mamy też kaszankę, żeby owinąć z cebulką. Mamy też delmę. Mamy te hamburgery, które są trujące, niedobre i nie powinniśmy ich w ogóle jeść, bo umrzemy. To tak a propos. I mamy dwa ogórki. Mamy kiełbasę. I wpadła też łopatka. Będziemy robić szaszłyki, bo słuchajcie, kochani, w Sylwestra planujemy zrobić grilla. Będziemy mieli dom pełen gości i bardzo się z tego cieszę.
Wiadomo, każdy coś przyniesie, każdy coś zrobi. Na mnie padło, że będzie pikantna zupa gulaszowa. Zrobię też szaszłyki. Będzie kaszanka z cebulką. Zrobimy jajka w majonezie. I czy coś jeszcze? No i siostra też zrobi kurczaka, zrobi karkówkę napeklowaną. Będą też sałatki, także słuchajcie. No nie ma co przesadzać, bo to też nie wiadomo ile człowiek będzie jadł. Dobra, lecimy dalej. Mamy boczek do szaszłyków. O, trzecia zupka. Mamy worki, bo nam się worki skończyły, także zapas trzeba było zrobić. O, kolejna zaróweczka. Szynka morlińska z indyka. Oreo do paca, ale to jest jakieś inne. To jest jakieś inne. Mamy też musztardę. Na pewno jest też ketchup. Mamy drugi twarożek. O, jest ketchup. Banany. Jeszcze więcej trucizny. I co my tu jeszcze mamy? Kolejny twarożek. Oj, coś za dużo tego twarożku. Za zdrowo. Mało chemii, mało chemii. Zupa grochowa. O, śledziki będą, czyli będą jeszcze śledziki. Będą śledziki. Mamy też chrzantaty. I majonez. Mimo, że majonez mam, to majonezu nigdy nie powinno zabraknąć. Także do tego wszystkiego planuję zrobić sos czosnkowy, bo wszyscy go lubią. Wleciał też olej. I słuchajcie. Kupiłam sobie takie uszy. Kupiłam. Zrobię sobie makijaż i będę w nich cały dzień popindalać, także ja się cieszę, mi się podobają. Tutaj mamy na zupę gulaszową te moje dwie mieszanki ulubione. O! Ja je bardzo lubię. Mamy kostki rosołowe, wybielacz, acze. W razie był taki fix i dwa czosnki żeśmy wzięli. Słuchajcie, kochani, no to by było na tyle. Jakby nie było, idę zaraz łebka umyć. I jutro mamy, kochani, Sylwestra. Wy ten film obejrzycie na pewno w niedzielę. Także, kochani, widzimy się jeszcze jutro z życzeniami. Pogotujemy sobie, popiścimy, zrobimy ciasto i złożymy sobie na pewno życzenia. Także do zobaczenia dla Was za chwilę, dla mnie jutro. I co, kochani, dzisiaj z ciasta nici. Robiliśmy zakupy, mąki nie ma. Także, no tutaj już mam tylko tyle. Będzie może jedna biedna szklanka, mam też jogurt. Mam wyjęte proszki, mam cukier wanilinowy, mam też cukier zwykły. No i całą miskę porzeczek rozmrożonych. Wszystko naszykowane, ale nie chce mi się już jechać do sklepu po mąkę, więc jutro wracając z pracy ją kupię. Jutro zrobimy, mam nadzieję, że ciasto wystygnie. Ale jest w tym jakiś plus, słuchajcie, bynajmniej ciasto przetrwa na pewno do Sylwestra. A ja się teraz biorę za szybkie strzyżenie i pielęgnację naszych psiaków. Widzimy się jutro, pa!